Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Project Ozon 2 w trybie Titan Mode z Safe Mode i dzisiaj pobawimy się troszeczkę z Magical Cropami, gdyż kurczę, wreszcie trzeba je tutaj ruszyć. Ja sam powiem wam jeszcze jedną sprawę, bo wiele osób mnie pytało kiedyś o to, teraz pokażę na przykładzie. Tak, po pewnym czasie wszystkie kwiatki z botanii zmieniają się w takie oto dead busze, takie zdechłe kwiatki, czyli po prostu, które już nic nie dają energii. I po prostu co jakiś czas trzeba je zmieniać. Tak samo te wodne się tak zmieniają, temu ja trzymam tutaj zawsze kwiatki przy sobie, a tak naprawdę wykonałem 32 kwiatki, z których już aktualnie zostało mi tylko i wyłącznie 16. Więc sporo czasu mi już minęło, tyle już tutaj many nazbierałem sobie, żeby już nie musieć czekać za każdym razem na manę, to postanowiłem, że sobie ją nazbieram wcześniej. Sam tu będę musiał sobie zrobić tutaj później przeprowadzenie jej, bo będę potrzebował w tym miejscu w runik altarze dużo many. Ale dobra, jak mówiłem, ruszymy dzisiaj z Magical Cropami. Samo tutaj jest mała zmiana. Jak widzicie, wszędzie tutaj posadziłem kwiatki. Już są one 10x10x10. Tak samo tutaj wszystkie już mam kolory z botanii porobione, wokoło nie było poustawiane. Tu będzie kolejna platforma, później na razie jeszcze jej nie wybudowałem, bo jeszcze nie mam pojęcia co tam będzie. Pewnie tutaj użyję sobie, znaczy żeby tutaj farmę z Magical Cropów, ale przydałoby się wreszcie farming station zrobić pod to, bo jednak samemu rozbiorę to jest troszeczkę słabe. Tutaj mamy natomiast wszystkie nasze tutaj kolory odnośnie botanii, a tutaj esencje, tak samo zmodyfikowałem troszeczkę grinder, gdzie więcej esencji od razu zbieram. Dobrze, idźmy po kolei. Potrzebujemy po prostu wykonać sobie teraz Wick Infusion Stone. Tego wykonałem o wiele więcej ich tak naprawdę i wiele więcej wykonałem tutaj jeszcze innych itemków, które będą nam bardzo mocno teraz potrzebne. Po pierwsze, potrzebujemy jednego diamencika. Co tu jeszcze zmieniam? Tak się zastanawiam, czy tutaj coś jeszcze zmienia. Może nie diamenta, a emeralda. Czy emeraldu się mniej używa, a diamentu mam paradoksalnie strasznie malutko. Jak tutaj zobaczycie, mam tylko 13 zdobytych, to jest strasznie mało. Aha, zmieniłem tutaj układ troszeczkę. Tu zdałem sobie chesta. Teraz z tego furneja ląduje mi w tym chestie, bo okazało się, że po prostu ten furnej przepali i jeszcze jeden marnuje, bo w czasie jednego planka powinien przepalić tutaj dwa logi. On przepalał tylko jeden, tylko jeden był tutaj wolny slot. Tak samo tutaj zwiększyłem ilość produkowanej energii na 100, a żeby nie marnować tej energii, a to chyba mówię tego czarkola, dodałem tutaj boosty na szybkość oraz na fortunkę, czyli aktualnie zjadam 270 per tick RF-u, czyli o wiele, wiele więcej niż on może wyprodukować. Przez to ta energia się tak bardzo nie marnuje mi wtedy, bo on to wszystko pięknie ma i tutaj wykorzystuje. To jest dosyć fajny, prosty taki układzik. Aha, a charcoal bierze w ten sposób z tej skrzynki. Tu mam ustawione po prostu wyjście na tą stronę pól. Dobra, tyle słowem wstępu. Weźmy teraz esencję z tych wszystkich tutaj rzeczy. Tu macie właśnie to, co poustawiałem, żeby nie marnować w ogóle tej esencji, bo jednak jej potrzebujemy dosyć sporo, a to jest najszybszy sposób na uzyskanie jej. I wykonujemy sobie teraz nasz Wick Infusion Stone. Więc pierwsze zadanie mamy zaliczone. Dalej. Potrzebujemy 64 Accio Essence. To jest, z tego co pamiętam, po prostu tylko i wyłącznie poczwórne, prawda? Połączenie tego? Tak, dokładnie. Tu nie ma żadnych limitów, więc wykonamy tego jeszcze więcej, gdyż w kolejnym kroku potrzebujemy wykonać tego jeszcze o wiele, wiele więcej. Naprawdę nie wiem, czy nie zrobię pod to autocrafting jakiś, tylko że na razie nie mam możliwości. Jedyny sposób byłoby... Aj, wyleciało. Przez to urządzenie, ale to jest bardzo wolne. Ja naprawdę nie wiem, czy chce się w takie coś wolnego mega bawić. Dobra, to mam też wykonane. Może weźmy jeszcze te nagrody sobie z tego i z tego, jak najbardziej. Czekajcie, z tego wziąłem już, z tego jeszcze nie wziąłem. Okej, okay. Kolejne to zadanie, Regular Infusion. Go się wykonywało, a tutaj wokoło te wszystkie rodzaje i ich już nie mam. Muszę się w nie pobawić. Jest tu kilka oczywiście fajnych tutaj recepturek. Wejdźcie może na tą modyfikację, będzie nam troszeczkę łatwiej tutaj teraz kombinować. To jest Magical Cropy to są, czy co to jest? Magical, tak, Magical Cropy. I tu mamy te różne rodzaje. Co by mi interesowało? Na pewno Earth, to byłoby genialna sprawa. Potrzebujemy Dirta, jednego Minicio, jeden podstawowy. No i oczywiście nasze Accio.
Nie wiem, będę miał problemy z tą wymową, ale dobra, mniejsza z tym. Zresztą to jest standard. Dobra, jak mówię, potrzebujemy 4 sztuki na tamtego. I potrzebujemy, tutaj właśnie mam 10 na 10. Porobiłem sobie ich o wiele, wiele więcej. Mogę porobić później więcej, po prostu, wiecie, biorę te moje grabki, te tutaj, rozwalam wszystko wokoło, zostawiam tylko po jednym i rozmnażam je dalej. Bardzo prosty sposób, a można tutaj sporo tych rzeczy pouzyskiwać. Dobra, teraz możemy pójść wykonać sobie pierwszy rodzaj tej roślinki naszej. Oczywiście ją będziemy tutaj powielać w tamtym układzie znowu, czyli standardowo przesiedzę troszeczkę tutaj 15 minut i to zrobiło nawet i godzin. A czemu, żeby nie? Dobra, ułóżmy pierw cały nasz crafting. Czyli jeden ten musi latać, 4 te, 4 i 4 dirta. 4. No i dobra, teraz nie mogę tego przemienić, a widzicie, już pokazało mi, że mógłbym. Ale dobra, teraz tak, do przemiany tego potrzebuję kamień, po pierwsze, a po drugie potrzebuję wykonać 7 sztuk. Potrzebuję wykonać jeszcze jeden spreader, który tam w ogóle wyśle tą energię. I powiedzmy z tym białym to połączymy. Połączymy to z naszym mana poolem, rzecz jasna, żeby tutaj tą energię mieć pod ręką zawsze. Chyba że... Może podepnę tego tymczasowo. O, w ten sposób to zrobimy. On teraz zbierze tutaj tej energii trochę i to wykona. Widzicie, on tutaj gromadzi tą energię. Wtedy nie musiałbym tego marnować. To byłoby to dosyć fajne, tak naprawdę. Tego pana postawię tutaj na razie. On już tak nic nie wysyła. I jest już wykonany, widzicie. Teraz tego wystarczy. Tego wrzucić na górę chyba, czekajcie. Jego się wrzucało i różdżką machało w to. Dokładnie. Dawno już tego nie robiłem. I mamy tutaj Art Essence. Teraz po prostu rozwalmy jedną z tych grządek i zacznijmy to już mieszać ze sobą. Więc te łanie to wszystko pozbieramy. Ta grabka jest o tyle fajna, że ona, jak widzicie, zbiera i seeda, i jednocześnie te efekty, które z tego wyszły. Teraz to sadzimy i dokonujemy standardowych tutaj mutacji, żeby to zrobić na jak najlepszą formę, bo to się zawsze nam przyda. A to muszę zidentyfikować, żeby móc to połączyć razem. W międzyczasie zrobimy jeszcze ten natural. Coś w nim było takiego istotnego, że jego zawsze trzeba robić. Nie wiem całkowicie co, ale go zrobimy, on jest w miarę tani. Potrzebujemy cokolwiek, co jest z roślinek. Powiedzmy, że to będą nasze potato. Ale zrobimy ich 2 sztuki od razu. 2 sztuki, kurczę, nie, no wystarczy mi tylko i wyłącznie taki jeden zestaw. Znaczy i jedna sadzonka, bo ją i tak się chcę polepszyć. Więc co, nie chcę trzymać sadzonek, które są 1 na 1 na 1. Gdyż według mnie to jest troszkę nieopłacalne wtedy. Raz, 2, 3, 4 i seed. Okej, okay. Teraz przyjdziesz nam energia. I później muszę to przełożyć razu na to, żeby poleciał. Może ten dystrybutor by jednak zrobić. Kurczę, nie wiem. Dobra, przemiana i już mamy. I jego posadzimy dokładnie w ten sam sposób. Wykonamy sobie teraz jeszcze furnę, który jest bardzo przyjemny. Muszę powiedzieć, ja przynajmniej na tym wyższym poziomie on jest już bardzo przyjemny. Na początku może jest taki średni, to jest oto taki furny kwiatkowaty. Ja nigdy nie wiem, czy on mi tutaj nie podpala nic, tylko posadzę go w tym miejscu. I tutaj wrzucacie tak samo jak i tam. No, na górze co przepalacie, na dół czym przepalacie i oczywiście macie efekt przepalenia ten cały. Dosyć ciekawa sprawa. On jest w miarę fajny, szybki. Też ten diamentowy mój aktualny jest chyba lepszy. Mam oczywiście tutaj jeszcze upgrade, dają mu większą efektywność, ale one się zużywają, dlatego ich nie robię. Bo też wiele osób z was pyta mnie, dlaczego nie robię tych upgrade'ów. Na przykład ten efektywności tam takim węglem narysowany. Właśnie dlatego go nie robię. Uznaję, że to jest bez sensu całkowicie. Dobrze. Tego mamy podstawowego. Ok, teraz możemy kolejnego wykonać na tej zasadzie. Żeby to wykonać, ja potrzebuję... Aj, kamienie kolejne, prawda? Czy mogę to od tak osoby wykonać? A, przepraszam was. Mogę to z tego kamienia wykonać? Nie, nie mogę. To muszę jednak poczekać na esencje kolejne. Ach, szkoda troszeczkę. Szkoda.
O, jest więcej craftingów, jest takich, że potrzebuje kombinar, żeby uzyskać bloki jakiegoś surowca, ale to można rozwiązać na kilka sposobów. Wymyśliłem jeden. Tutaj macie orchideę do stworzenia, znaczy orechin. To jest, nie wiem jak się nazywa, to nie jest orchidea wprost. Potrzebujecie do tego barwnik szary, czerwony, zielony i żółty. Tak, nic tam kolorów wydało się. Teraz tylko pytanie, czy potrafię je powtórzyć. Pobierając, ale chyba nawet się uda. Czyli takie oto barwniki potrzebujemy. Włożymy tutaj całą naszą tą esencję. Ten kwiatek jest o tyle fajny, że on... Nie wiem, czy on też będzie mi się niszczył. Chyba tak. To jest kwiatek użytkowy, więc... Teoretycznie kwiatki użytkowe nie powinny się rozwalać. Wrzućmy tutaj to wszystko. Ok. I wystarczy tylko, że wrzucimy tutaj Sida. Rzucimy. I mamy tego orechit. On powoduje, że każdy stone przepalony w jego obrębie, on korzysta z many. Widzicie? Z tej many on będzie nam korzystał. Będzie przerabiał się na surowiec. Bo chyba sam z siebie chyba nie zjada on many, póki mu nie damy czegoś do przerobienia. Gdzie potrzebuje przepalonego stone'a? Jeszcze nie testowałem, razu sobie pomyślałem, a co gdybym mu dał netherraka od razu? Kurczę, pada deszcz, fuck. A, muszę to gdzieś skitrać. Dobra, zbudujmy tu taką osłonkę małą. Znajdę, kurczę, gdzieś tutaj slaby? Nie mam slabów, fuck, co to ma znaczyć? I co to ma być? Jak ja mogę slabów nie mieć? No dobra. Tak to rozwiążemy. Fak, nie spadaj mi stąd. Proszę Ciebie bardzo. Zbudujemy to w tym miejscu. Okej. I zaznaczymy to w ten sposób, że tutaj postawimy taki jeden półblok, wtedy będę wiedział, że tutaj mogę sobie coś postawić i tutaj nigdy nie będzie wody. I to oczywiście rozwalimy, żeby to ładnie tutaj wyglądało. I dobra, tu teraz wlewamy naszą lawę i wrzucamy do tego... Chyba redstone był, prawda? Nie? Netherraka się tworzyło, tylko nie wiem, czy tutaj akurat będzie recepta pod to. Jak nie, to zaraz sobie luknę na wiki, jak tutaj z tym było. Tak, jeden możecie zamienić na dwa. Bardzo fajny zamian, tylko oczywiście potrzebujecie tutaj jeszcze katalizator, więc to nie jest takie hop-siup. Go się jakoś tworzyło. Dobra, jest, ale nie rzucamy, tylko klikamy prawym myszki. Dobra. Nie wiem, jak ja do tego podeszłem przedtem. Po prostu klikacie prawym myszki. Właściwie znalazłem na wiki również, że to jest z redstone'a i tak kurczę zgłupiałem, czemu mi to się nie udało. No i dobra, i tak to się wykonuje. Tak samo możecie tu użyć jeszcze glowstone, wtedy uzyskacie endstone'a. Akurat bardzo fajne byłoby to, znaczy to kurczę, mamy przecież w tym. No mówię, to właśnie jest bardzo fajne właśnie do tamtych rozwiązań. Ile też lawy tej mam? Jeszcze jednego bucketa znajdę, okej. Okay. Chcę tego wydobyć właśnie więcej, bo jestem bardzo ciekaw, czy ja będę mógł to użyć, żeby on to mi zamienił, bo pamiętajcie, że rudy netherrackowe są lepsze od tych standardowych, przynajmniej na tej modyfikacji. Zobaczymy. Użymy taki tutaj jeden blok. Czy on go zamieni? I obok postawimy ten standardowy. Miałem wrażenie, że ktoś tutaj jest, tak. I jak nie wiem, czy przyuważyliście, wykonałem sobie styl pickaxa z silk touchem, czyli to silki. Jak ktoś oczywiście nie wie, z czego się wykonuje, to już wam mówię. O, tutaj o silki jewel, który wykonujecie oczywiście z czterech klotów. Bardzo prosty crafting, to dorzucacie i możecie w ten sposób wydobyć taką rudę, którą później będziecie wykorzystywać, rzecz jasna. Potrzebuję tego wiele więcej, bo tutaj teoretycznie, znaczy może nie teoretycznie, źle powiedziałem. Każdy rodzaj sadzonki, na przykład weźcie sobie na, nie wiem, to samo z węgla, na pewno tak ma redstone, czy węglowy też tak ma, jest potrzebny do wykraftowania seeda. Tak, widzicie? Cztery takie potrzebujecie do jednego seeda. I to jest bardzo fajne, bo w ten sposób możecie sobie zrobić właśnie te pierwsze wasze sadzonki i nawet w ogóle nie wybierając się do netheru. Wiem, że to jest dziwne, wiele osób z was mi pyta, czemu save do netheru nie idziesz? Chcę spróbować zagrać bez netheru, przynajmniej ten jakiś tam czas, prawda? Ale wiem, że na pewno do tego nieba
Ethera, czy tam ma Ether 2, czy tak się nazywa ta modyfikacja, tam będę musiał się wybrać, bo tam są rudy, których nie jesteś w stanie w żaden inny sposób pozyskać. To jest troszeczkę smutne, że innego sposobu nie ma, no ale tak gra została utworzona. Najbardziej chcę z tego redstone'a zdobyć. O, shiny, fajnie, nie mogę go wydobyć. Spoko. Copper. Widzicie, chcę najbardziej chyba ten redstone zdobyć sobie. O, ten też. Ej. Czekajcie, z tego mogę stworzyć tą sadzonkę? Z tego były... A nie, to z tego były inne. Ale chyba z tego i tak sadzonka będzie, prawda? A nie, z tego akurat nie ma sadzonki, chyba że jest w tej wersji. Albo w ogóle nie ma. No dobra. Myślałem, że z tego jest jakaś sadzonka ciekawa. Więc dobra, ja teraz tutaj wydobędę troszeczkę tych rodzajów. Zobaczymy, co uda nam się zrobić. Jest, drugi redstone już jest. Piękna sprawa. Chwilka zabawy i tak naprawdę już widzicie, mam nawet trzy, już których nie mogę wykopać. Ale widzicie, nasze tutaj kwiatki się zmieniły na dead busze. Niestety, bush is dead i tak kurczę to wyszło nam. No i teraz możemy tutaj dalej się bawić. Jak widzicie, ciągle mam tej many bardzo dużo, wbrew pozorom to aż tak dużo nie zżera tej many, tym bardziej, że my chcemy tylko i wyłącznie uzyskać takie oto rzeczy. I co jest genialne, już mamy redstone na pewno, mamy jeden od diamentu, wow, diamenty będą super ekstra fajne, ale co będzie najbardziej przydatne? Gold. Jarany boskie, jak ja sobie pomyślałem później, że ja mogę mieć od golda, to wtedy już będzie tak bajecznie, fajnie, że będzie po prostu super. Bo jak wiecie, golda jest zdecydowanie najmniej. Więc tutaj naprawdę golda trzeba wręcz musowo sobie zrobić. Wtedy będzie bardzo przyjemnie, to wszystko tutaj leciało nam. Tam już zaraz będę miał na kolejny kamień, więc zaraz go zrobimy, ale tu jeszcze chwileczkę czasu, ja oczywiście tutaj sobie pokopię. I zobaczymy, ile z tych 64, no plus 4 sztuki, uda nam się uzyskać tutaj jeszcze rzeczy. Ciekawe, co możemy tutaj obrobić później w razie czego. To może zebrać, bo tutaj, jeśli coś jeszcze tutaj narodzi, to będzie słabe. No i popatrzcie, mamy już i złoto, iron, redstone, diamentów oczywiście nie mamy, bo diamenty są mega ciężkie. Emeraldu to w ogóle się nie znaleźliśmy żadnego, nawet nie wiem, czy są emeraldy tak naprawdę. O, mam tutaj jeszcze 4 sztuki, to możemy je rzucić. Znowu złoto, fajnie, spoko. O, znowu kolejny redstone. Redstone mamy już naprawdę sporo, więc będziemy mogli później nawet i przepalić tą pozostałą część. Chyba, że zostawimy sobie, bo... Nie, zostawimy to, bo zadania, które tutaj mamy też do wykonania, ale z tego drzewka odnośnie Agricrafta, czyli tego tutaj, one właśnie wymagają tych rud jeszcze pod spodem, jak widzicie, czyli zwykły farmlandik i pod spodem redstone ore, ale właśnie mówię, przez to, że to jest ten redstone ore pod spodem, to ja nie chcę takiej farmy z tego robić, bo po co mi z tego farma, jak ja mogę po prostu wykorzystać sobie te z Magical Cropów i będzie to o wiele, wiele lepsze. No dobra, chodźmy pozbierać sobie nasze tutaj nowe tutaj wyroby. I tak muszę jeszcze bagi pootwierać, bo widzicie, że już je mam, więc trzeba jeszcze je otworzyć. Co najważniejsze, a tego jeszcze nie, bo tutaj też nie mamy tego z boku, więc nie ma sensu ich tutaj łączyć. Pozbierajmy to, co i tak coś jak jest z tyłu, to już nie podlega tutaj naszej zabawie. Tak samo z drugiej strony, dzięki temu uzyskamy możliwość wykonania sobie kolejnego tutaj rodzaju kamienia. Teraz mamy ten regular. Będziemy teraz mogli przemieniać, jak widzicie, acio do crucio. Więc zabierzmy tutaj nasze rzeczy stąd, czyli te tutaj, które będziemy mogli zaraz tutaj zamienić. Zostawimy oczywiście, tylko zamienimy jedną taką partię, czyli jedną 64, żeby wykonać zadanie. Natomiast resztę zostawimy, bo nie wiem, co będzie wymagał nasz redstone. Zaraz zresztą zobaczymy. Dobra, i to mamy. Zadanie również jest już wykonane. To też zresztą. Zostaniemy gigant cube'a. Nie będę ich używał. Nie będę tego używał. Ty też sobie weźmy losowo, oczywiście bo to nie ma większego znaczenia, jakie weźmiemy. Możemy teraz naszego kwiatka podbić sobie jeszcze wyżej, więc standardowo to też zrobimy. Kilofem, dobra, kwiatek się kilofem ściąga. W porządku, tak. To jest całkiem normalne, że kwiatek się ściąga kilofem. Fucking shit. Kogoś tutaj pokręciło. Dobra, kwiatek już jest wykonany, lepszy. Montujmy go. No i wykonajmy oczywiście to zadanie również. I pootwierajmy sobie bagi. Mamy jednego greata, mamy trzy goody. Czyli
Basic, Good i Great. Oczywiście odłóżmy tylko jeszcze tej itemki, żeby przypadkiem tych case'ów nie uruchomić. Wiem, że pytaliście, może mogę je uruchamiać na innym świecie, ale no, na razie nie chcę ich tutaj otwierać. Ok, pierwszy reward bug, Basic. Kurczę, znowu ten zestaw kuchenny. Quantum Entropy Accelerator. A ciebie w to odłóżmy. To jest Quantum Flux. Przemienia materię na energię. Okej, zobaczymy, co to później jest. O, i tu mamy ten do efektywności. Go wkładacie tutaj, ale on się zużywa. Tu musicie rozumieć, mieć pod uwagę, jak zresztą widzicie. Już tutaj spadł on w dół. No spoko, fajny jest, ale mówię. Ale jest zużywający. Teraz good buggy. Electric... Piła? Piła elektryczna, fajne. Tutaj macie do... Nie pamiętam, dlaczego do batanii, chyba to jest nawet... I tutaj jest jakiś tier, plus 25% zwiększa szanse na cuba, czyli lepsze, że ten cube nas nie zabije i nie spowoduje nic. Tego nie będę oczywiście używał, bo jak mówiłem, cubów nie będę w ogóle ruszał. Ta piła może być ciekawa, jeśli odłożymy w to miejsce. I ostatni great bug. Ach, znowu te lusterka. Nie, to jest My Factory Reload, co ja już mówię. Tutaj była Botania, tu jest My Factory Reload. Chciałem znowu powiedzieć, że znowu z Botanii. Byłaby siara, wiem. No dobra, teraz potrzebujemy ukazać sobie kolejny tier. Na przykład tu będzie Glowstone dobry, tak widzę właśnie, bo on wykorzystuje ten cały Crucio i tylko i wyłącznie Glowstone'owe tutaj bloki potrzebuje. Chyba mam tyle Glowstone'a. Mi się oczywiście spłaci. Aj, mogę nie mieć. Ja sporo Glowstone'a zużyłem tutaj na lampy. Oczywiście wiecie, fajnie to wygląda, bardzo ładne to jest. Ale teraz akurat to żałuję troszeczkę, że to poszło w ten sposób. Tu chyba nigdzie nie mam, no nie. Oj, całość zużyłem. On był z czego? To on się wykonywał. Czekajcie, nie to, nie to, nie to, nie to, nie to. No ku... Jest. Z Dusta. Trzeba te wrzucić Dusta do przerobienia w takim razie. Wyswaniłem się, że po prostu rozkładam na dwie warstwy to i jedno puknięcie jest i jeden stack już załatwiony. Bardzo fajny, mam tutaj sporą tą przestrzeń, więc mogę sobie na takie coś pozwolić. A w ten sposób bardzo szybko to tutaj przerabiam i lecę cały czas to w dół. Genialna sprawa. Chwila, moment i ja już jestem w stanie uzyskać całego stacka, czyli tak naprawdę 9 stacków. To wielkie dzięki wam za to, że w ogóle mi podaliście ten sposób, że można to przerabiać właśnie z poziomu takiego właśnie przerobionego już. O, czyli z takiego spakowanego, o Blood Moon znowu. Powiem, że tej paczce jest cholernie, strasznie często ten Blood Moon. Wręcz jak tutaj sobie siedziałem w grze, to co chwilę ten Blood Moon tutaj wyskakiwał. I kurczę, jest naprawdę zastanawiające, bo to dosłownie to było co moment. Co momencie to wyskakiwało. Oj, brakuje mi jednej sztuki. Aha, mam go w ręce, super. No i gdy to już mamy, rzucamy wszystko do przerobienia. Tutaj bardzo fajnie, bardzo szybko idzie, więc to jest przyjemne. Tutaj na stone zaraz się przerobić, tak jak się tu mamy spory zapas naszego czarkola, tutaj nie mamy większego problemu, a tu jak widzicie to leci szybko. Energii może faktycznie nie ma nic prawie, ale pamiętaj, to jest fortunka, więc te z niższego poziomu możemy uzyskiwać ich więcej. Właśnie po to fortunka jest tutaj, że uzyskujecie po pierwsze więcej rodzajów, możecie uzyskać nie tylko jeden na przykład, tylko na przykład możecie uzyskać 3 albo 4 albo 5 nawet. A po drugie, te, które mają bardzo małą szansę, mają lekko większą. Więc mniej więcej na tym to polega tutaj z tą fortunką, bo wiele osób się zastanawiało, po co na te w ogóle jest. Właśnie po to, żeby zwiększyć i tak się mało szansę. Może bym tutaj poukładał, chociaż nie, w większości to już jest ten rodzaj. Przydałby się kolejny części, gdzie w ogóle powiedziałem wszystkie te, które wynikają właśnie z Gravela. Właśnie dzięki niemu zostały tutaj wytworzone, bo dzięki temu będzie oczywiście miejsce, żeby cokolwiek innego tutaj składować tam. A to się mi teraz w tym momencie przyda, bo jak mówiłem, teraz będzie to inny surowiec. Gdzie ja mam? Irona. Jest Ironik. Bardzo, bardzo fajnie. Skrzynka jest już bardziej pusta, a te surowce tutaj mogą sobie spokojnie leżeć. A tanie się zapewnią tutaj znowu, bo potrzebujemy sporo tego Glowstone'a. Jednak nie będę rozwalał tutaj swoich tutaj lamp. Poczekam tu chwilę,
na dosłownie 6 sztuk glowstone, na co wbrew pozorom nie powinna aż tak długo zająć, bo mam tego sporo tutaj do przerobienia, a to się dosyć szybko tutaj tworzy. Więc chwileczkę poczekam, to jest chwila, moment. No, chwila tam minęła, czyli prawie 2 staki przerobiłem tam jeszcze kamienia przy okazji i uzyskaliśmy to, co chcieliśmy. Więc 4 glowstone już są. Weźmiemy tylko jeszcze nasze rudy, są tutaj 4 sztuki, czekajcie, potrzebuję taką, raz, dwa, trzy, cztery, to potrzebuję do tego, nie seeda, tylko potrzebuję tego jednego, jeden kamień, o, mamy chyba już wszystko, więc teraz chodźmy sobie wykonać nasz pierwszy, właśnie z kolejnego tieru surowiec, 4, raz, dwa, trzy, cztery, do tego sadzonka. Nie ten rodzaj. Teraz widzę chyba tak. Tak, miał być ten. Crucio. Crucio miał być. Kurczę, nie to, nie to, nie to. Dobra, wyciągamy. Shift i prawe myszki. Do pustej łapki trzeba wyciągnąć. Fuck! Fuck, shit. Tak, no, puste łapki trzeba wyciągać. Wyciągacie to w kolejności, w której tam wkładaliście, więc no, musiałem wszystko wyciągnąć, żeby tamtego się pozbyć. No i teraz macie tutaj recepturkę. Teraz prześlijmy go tutaj. Widzicie, tutaj o wiele więcej tutaj powstało tutaj tych. No cóż, tak wyszło mi. I czekamy, aż zbierzą swoją energię. Jak widzicie, to jest fajnie, szybko tą energię zbiera. Tu macie procent jakby na zbieranie energii. To jest ten błysk, który jest w tym miejscu. On musi być taki dosyć duży. I wtedy wiecie, że już jest wszystko ok. A jak zobaczycie, to on nawet szybko wzrasta, chociaż mam tylko i wyłącznie 4 proste kwiatki na wodę, które są podstawowe i które każdy z Was wykonuje, jeśli oczywiście nie może wykonać tego jedzącego kwiatka. Do tego właśnie musicie wykonywać. Sprzęt Akacjo, tak, wymaga tutaj... Nie wymaga całej drogi, dobra. Bo wiecie, że oczywiście zbroja jest mega droga, to Wam pokazywałem w poprzednim odcinku. Głównie przez to, że tu właśnie ma... No już widzicie... Wymaga tej modyfikacji wejścia do świata Ether, głównie już od tego poziomu właśnie. Tu już się pokazują pierwsze te rzeczy, a je wydobywacie, jak Wam pokazywałem, z Ice Stone'a. Tu jest tylko w tamtym świecie i go się nie da stworzyć, bo już się patrzyłem, nie ma możliwości jego stworzenia. O, zresztą pasek postępu widzicie po prawej stronie na tej sadzonce, jak zauważycie, część jest żółta, część jest jeszcze zielona. To znaczy, że jeszcze musi ten zielony kolor to zakryć. Więc poczekajmy tu chwilę. No i wrzućmy. No i standardową ruszką. I mamy naszą kolejną sadzonkę. To daje już nam kolejny tier tutaj do wydobywania. I tak naprawdę tylko mogę te 3 mieć. Chociaż mogę wszystkie rozwalić tak naprawdę. Nie potrzebuję tutaj żadnego mieć z tą esencją, gdyż na razie tą esencję głównie bym pozyskiwał z mobków. A później bez żadnego problemu będę mógł się przerzucić na tą esencję z tego właśnie zwykłego poziomu, czyli tak jak macie aktualnie. Tutaj mogę tą linię mogę poprowadzić całą, więc to i tak się po pełni tutaj wykona. Tutaj już prawie dochodzimy do tej ostatecznej wersji. Tu jeszcze brakuje tego jednego, fuck. Oczywiście te z tyłu mogę sobie pozbierać, żeby przynajmniej mieć jakiś tam zapas. Jakbym potrzebował tam jakiegoś kwiatka wykonać albo coś, albo tutaj dyrta wykonać, to mogę oczywiście już sobie zebrać, bo to już tutaj nie musi widnieć w tym miejscu. To mogę zebrać i po prostu wrzucić sobie do tego oto chesta. Jak widzicie aktualnie, to już można tutaj magazynować bez większego tam zgrzytu. A to lepiej zidentyfikować, żeby było wiadomo, że to na pewno jest 10 na 10 na 10. Właśnie! A jakie są te? Czekajcie, ja to rozwalę jednak. Musiałem zobaczyć, czy to będzie przynajmniej piątka, czy od razu to będzie tak samo dycha. Na pewno to będzie dycha, jedynka. No właśnie, czyli nieważne jaki... użyjemy do tej zabawy i tak dostaniemy jedynkę. Szkoda troszeczkę, bo spodziewałem się, że skoro ja używam dyszki pod to, to dostanę również przynajmniej piątkę. Przy mutacjach tak właśnie jest, że jak mam dwie dyszki, łączę ze sobą, to uzyskuję piątkę, jeśli to jest nowy rodzaj kwiatka, czy tam seeda. Teraz sobie sprawdźmy, co możemy jeszcze wykonać z tego rodzaju esencji. Możemy wykonać sadzonkę powietrza, ognia, wody, ziemi. Nie, czekajcie, nie to sprawdzam w takim razie. To miałem sprawdzać. Co właśnie z tym mogę wykonać? Jest węgiel. Fajnie.
Lapis? Lapis też możemy. Fajnie, ciekawa sprawa. Kwarc. Też kwarc mam dosyć dużo chyba jeszcze. Obsydian. Oj, to mi się przyda. To muszę wykonać zaraz. Neterowy. Czekajcie, co neterówka dawała? Soul Sanda bym mógł wprost uzyskać, ale to by było mega. I Neteraka, ale Soul Sand, on jest mega, widzicie dlaczego? Jego możecie przesiewać. Jego trzeba też przesiewać, w niektórych przypadkach go trzeba przesiewać. Nie ma, nie, jest, dobra. Łzy Gasta między innymi, żeby to uzyskać. Potrzebujecie tego, chociaż Łzy Gasta też możecie uzyskać w inny sposób. Właśnie, jest pod to recepta? Jest. Na Łzy Gasta. I tylko i wyłącznie Imperium wymaga, więc nie jest aż taka trudna. A wtedy uzyskamy to i to będą Łzy Gasta do wydobycia. Piękna sprawa. Extreme do Master, żeby to wykonać. Wow. Genialne. Dobra, wykonajmy sobie ten szyj. Jeszcze jeden. No jest tutaj cały czas był podpięty prąd, więc powinno to pójść w miarę szybko, mi się wydaje. Tak? Pójdzie to w miarę szybko? Bo trzeba, że to był prąd cały czas wysyłany. Więc ten duży boost prąd został on na start. Już prawie wszystko zużył. Chociaż nie, jeszcze się wysyła. Dobra, w porządku. Tu trzeba teraz się pobawić. Pretyż many mamy od cholerki, więc spoko. Nie ma tu żadnego problemu. A to nie tam tutaj się zbierze. No i wykonany. On poleci w tamto ostatnie miejsce już. Może go jeszcze tutaj wrzućmy. Teraz wrzućmy jeszcze tutaj płotki, te które tu mogą być bez problemu. A na resztę będziemy musieli poczekać. Tutaj pierwsze dojście chyba już było tutaj. Tak, tutaj jeszcze rośnie na samym końcu. Tamten będzie zaraz. I ten będziemy tutaj prowadzili zaraz dopiero, więc no to powoli będzie tutaj trwało. Trzy przejścia. Trzy takie przejścia są potrzebne, żeby uzyskać 10 na 10 na 10. Bardzo fajna sprawa, gdyż z takiego jednego miejsca uzyskujemy 64 i to jest nawet sporo. To będzie jak później damy jeszcze tutaj farming station, w tym miejscu jak go zbudujemy, to będziemy tu mieli naprawdę już spory zapas każdego rodzaju esencji. Może nie każdy, bo każdy nie będzie chciał wykonywać, ale przynajmniej większej części zapewne wykonamy. A tymczasem bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie oczywiście o komentowaniu, o lajkowaniu, jak również o subskrypcji, żeby być na bieżąco z nowymi filmikami. I zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z Project Ozon 2. Na razie wszystkim, hej hej, pa! We'll be right back.